Ponownie witamy na Ryneczku Przyjeżego, tydzień przed świętami. Chcemy po prostu mieszkańcom odkryć tajniki najlepszej zupy wielkanocnej, czyli żurku. Dlaczego żurek na Wielkanoc? Jesteśmy podzieleni na różne regiony w naszym kraju. Mamy podział społeczeństwa. Jedni wolą nawet zalewajkę, inni żurek, inni barszcz biały. Czemu nie? To w zależności od tego, co mieliśmy w domu, co jadaliśmy. Barszcz biały, żurek. Czym to się różni? To jest najbardziej proste pytanie. Sama nazwa żur jest dosyć mocna, czyli żur powinien być intensywny i na zakwasie żytnim, a barszcz biały powinien już być bardziej delikatny w smaku, lekki, tak? Tam nie powinno być za wiele dodatków, a żur, tak jak dumnie brzmi, dodajmy tam różnych wędlin, warzyw, nie bójmy się dodać też odrobinę śmietany, tak? Powinien być ciemnym, wyrazistym smakiem, głębokim tak naprawdę. Dodajmy warzywa, bo lubimy. Mogą być też ziemniaki. Niektórzy specyficznie podchodzą do dań świątecznych, że przeczytali w internecie pierwszy przepis pewnej pani i nie wolno, nie wolno. Jeżeli lubimy, dodajmy. Złamy tą taką granicę, że ktoś coś napisał, coś powiedział, że nie wolno. A ja lubię, to ja dodam. Jeżeli lubicie więcej czosnku, dodajmy. Lubimy mniej majeranku, dodajmy. Ale pamiętajmy, że majeranek też wpływa pozytywnie w trakcie świąt, bo będziemy się objadać. A majeranek pozytywnie wpływa na układ trawienny.